Cześć, kłania ja się Marek Puczyński i w tym odcinku zapraszam Was na wspólny trening mięśni tułowia, tak zwanego Cor. Słuchajcie, kochani, kiedy patrzę na budowę ciała większości osób i w zasadzie na potrzeby i problemy większości pacjentów, to okazuje się, że. Może grubo ponad 60, może nawet więcej, procent wszystkich pacjentów ma bardzo osłabione mięśnie tłoczy brzusznej, ma bardzo osłabione mięśnie gorsetu odcinka rędziowego kęgosłupa. Z tego powodu też prawdopodobnie cierpimy na bóle odcinka rędziowego kęgosłupa, z tego powodu cierpimy na zaburzenia pracy stawów krzyżowo-biodrowych, Problemy słabego brzucha i w zasadzie z tych słabych lędziów, bo tak można by kompleksowo nazwać cały ten rejon, mogą wpływać również negatywnie na perystatykę jelit, mogą źle wpływać na wydalanie, czyli problemy. Strzymanie moczu albo z oddawaniem moczu, generalnie wiele dolegliwości, nie tylko ortopedycznych, może się do nas przypamiętać, kiedy nasze mięśnie brzucha i nasza tłocznia brzuszna nie jest odpowiednio silna i nie jest zdolna odpowiednio mocno się naprężać. Stąd dziś postanowiłem nagrać dla Was trening w ten zestaw ćwiczeń, który będzie adresowany dla osób w zasadzie w każdym wieku, na każdym poziomie rozwoju motorycznego i rozwoju fizycznego, który pozwoli. Wzmocnić mięśnie lędziu, wzmocnić mięśnie brzucha, tak, żeby wyeliminować bóle pleców, ale również, żeby dać nam lepszą, bardziej wyprostowaną, bardziej stabilną postawę ciała, co przełoży się generalnie na lepsze funkcjonowanie i większy komfort życia na co dzień. Zapraszam Was do działania. W porządku, moi drodzy, całość musimy zacząć od bardzo prostej metody, czyli w zasadzie od właściwego oddychania. Musimy nauczyć się na początku odpowiednio wydychać powietrze, bo ten wydech to właśnie ta technika, która spowoduje, że nasza tłocznia brzuszna zacznie się aktywować. Dotki swojego brzucha. Ja akurat nie chcę wam dłońmi zasłaniać własnego brzucha, bo wtedy nic nie będziecie widzieć. Ale wy połóżcie sobie dłonie na brzuchu w okolicy pępka, tak żeby palce, kciuki były ustawione w okolicy dolnych żeber, a małe palce były ustawione w okolicy pachwin. Tak, żeby dłonie owinęły cały brzuch. I te dłonie to będzie wasz taki kontroler, który będzie wam mówił, jak zmienia się kształt brzucha. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od wdechu, który wykonamy najlepiej przez nos. Brzuch delikatnie urośnie, ale teraz wykonaj wydech. przez zaciśnięte zęby postarałem się syknąć tak jak zrobiłem to teraz jak widzisz, kiedy zrobiłem ten wydech mój brzuch się cały ścisnął, skrócił i obkurczył wykonuję wdech, brzuch się na chwilę rozluźni wykonuję wydech zaciskam mi się brzucha ale nie garbie się moja głowa się nie podnosi staram się nie skracać tułowia chcę być tylko wąski wykonuję wdech wykonaj wydech I w dobrej serii, żeby pobudzić się córki brzusznej, chcesz wykonać około 15 takich długich, głębokich wydechów, css, które powinny spowodować, że mocno wypuścić całe powietrze z kadki piersiowej, i w zasadzie nie będziesz w stanie już ani mililitra powietrza wypnąć z własnego brzucha. Lekki wdech, brzuch rośnie, wykonujesz lekki wydech, brzuch się kurczy i maleje. To jest pierwsze ćwiczenie. Wykonaj 15 takich powtórzeń. No i teraz zaczynamy drugi etap, troszeczkę trudniejsze ćwiczenie, ale myślę, że sobie z nim spokojnie poradzicie. Znowu wykonujemy długi wydech, Cs... mięśnie brzucha są naprężone, czuję, że mój brzuch jest ściśnięty i teraz cała sztuka polega na nabraniu powietrza w brzuch, ale tak, żeby ten brzuch mi nie urósł. Więc wykonuję wdech, ale równocześnie kiedy wykonałem ten wdech, moje mięśnie brzucha są ciągle ściśnięte, więc czuję, że oddycham w napięty brzuch, w ściśnięty, skurczony brzuch. Kiedy zrobię wydech, brzuch znowu zmaleje. Csss. Więc na wydechu brzuch maleje, ale na wdechu on nie bardzo się wypycha, nie bardzo rośnie. Csss. Powinniście zauważyć, że wdech będzie dużo krótszy i nie możecie już w pełnym zakresie nabrać powietrza. Cs. Wdech, brzuch naprężony, ściśnięte powietrze. Cs. Wydech brzuch lekko maleje. Wykonaj wdech. Wykonaj wydech. Css, brzuch maleje. I tutaj wykonanie 10-15 powtórzeń. Css, css, powinno Was już mocno zmęczyć. Przez cały czas trwania ćwiczenia mamy zaciśnięte brzuchy, więc po kilkudziesięciu sekundach wypada odpocząć, bo ten brzuch już powinien cały palić. Więc generalnie utrudnieniem w tym spiętym brzuchu jest wykonanie wdechu, ale w taki sposób, żeby ciśnienie naszego brzucha nie rozdeło. Ciśnienie ma wzrastać, więc brzuch ma stałą, niezmienną objętość, a idealnie kiedy ta objętość z każdym powtórzeniem wężby malała. 15 takich powtórzeń już konkretnie pobudzi Twoją tłocznię brzuszną do pracy. To była swoista rozgrzewka, i w zasadzie w oparciu o to ćwiczenie, kiedy oddychamy w napięty brzuch, zbudujemy sobie cały trening, który będziemy posługiwać się takim obwodem, gdzie będziemy ćwiczyć. Mieście brzucha, mieście lędziów, mieście bezkośne brzucha w takim cyklu treningowym. I teraz zauważcie, robimy dokładnie to samo. Wydech zaciska moje mieście brzucha. Moje lędzia być może będą przylegały teraz do podłogi, ale jeżeli będę czuł, że mam tam przestrzeń pod lędźwiami, nie robię z tego katastrofy. Może tak być. Ważne, żebym czuł cały czas spięcie w obrębie tych mięśni brzucha. I teraz oddycham, ciągam ten sam sposób, czyli moje mieście brzucha się spinają, nabieram powietrza, w spięty brzuch wypuszczam pojęcie ze spiętego brzucha, brzuch jest cały czas przez czas trwania ćwiczeń twardy, a ja równocześnie staram się kilkakrotnie unieść ku górze zgiętą w kolanie nogę, czyli zginam nogę w biodrze, ona jest zgięta w kolanie i w zasadzie mogę w dowolnym tempie pracować z tą nogą, wolno, mogę robić bardzo szybkie ruchy, ale całe zadanie polega na tym, żeby ten mój kor, cały czas te moje mięśnie brzucha pracowały z pięciu. Jeżeli nie ma z tym większego problemu, mogę postarać się tą moją zgiętą nogę zacząć rozprostowywać kolanie i biodrze, ale cały czas zauważcie, czy noga jest daleko ode mnie. Wdech, w napięty brzuch, czy noga jest blisko ode mnie. Wdech, w napięty brzuch. Tu nic się nie zmienia. Ten mój fundament jest cały czas tak samo spięty. I to jest wariant dla osób, które dopiero co zaczynają swoją przygodę z treningiem siłowym i zasadniczo mają mało siły w tej tłoczni brzusznej. Więc wtedy jedna noga nie będzie prowokowała jakichś wielkich problemów z utrzymaniem tej pozycji. Jeżeli to ćwiczonko wychodzi mi łatwo, cały czas dobrze, żebyście pilnowali dłoni własny brzuch, czy ten brzuch się nie rozpycha, nie, roz, nie rozdyma, postarajcie się dołożyć drugą nogę ku górze. I zauważcie, czy nie będzie się działa taka sytuacja, pokażę teraz ten błąd. Brzuch mi teraz cały wyraz. To znaczy, że mam za słabą czy brzuszczą. Jeżeli dobrze będę napinał ten brzuch, Oddycham cały czas napięcie, mój brzuch nie zmieni kształtu, nie wybebeszy się, nie uniesie się ku górze. I generalnie, kiedy mam dwie nogi ustawione w górze, staram się naprzemiennie odpychać od siebie jedną, drugą, jedną, drugą. Zauważcie, że cały czas mogę mówić: nabierać powietrza, wypuszczać powietrza, sam oddech nie jest do końca związany z pracą mięśni. Jeżeli robiłbym bardzo trudne ćwiczenie, zawsze będzie łatwiej trochę nabrać zacisnąć się i odpychać, ale jeżeli generalnie czuję, że mam kontrolę w tej tłoczce brzusznej, to cały czas mogę ten ruch skojarzyć, w zasadzie nie do końca go łączyć z oddechem. I to już by był trochę trudniejszy element, trochę trudniejszy wariant. Najtrudniejszy wariant to tak zwany zdechuj robak, bardzo popularne ćwiczenie, ale ważny jest ten sens, żeby złapać to napięcie w brzuchu, kiedy podniosę dwie nogi ku górze, podnoszę też ku górze dwie ręce. Samo, samo spoczywanie w takiej pozycji, samo ustawienie się w tej pozycji już będzie bardzo mocno pobudzało nasze mięśnie brzucha, ale teraz kiedy? Popracuję sobie po przekątnej. Prawą ręką, lewą nogą. Albo mogę podziać po tej samej stronie. Prawa ręka, prawa noga, lewa ręka, lewa noga. Chciałbym otworzyć tą pozycję. Najtrudniejsza opcja to będzie praca dwoma kończynami, ale moje zadanie jest ciągle takie samo. Tutaj już zauważcie, Brzuch mi wyłazi i nie jestem w stanie dopiąć moich mięśni brzucha tak, żeby odpowiednio oddychać. Więc kiedy widzę, że odpycham jedną kończynę i drugą, i przedziwegą kończynę, i nie mogę łatwo nabrać powietrza, czuję, że mój oddech jest zablokowany w pewien sposób, oznacza to, że ćwiczenie jest dla mnie troszeczkę za trudne. Więc ważne, żebyście w tym ćwiczeniu wygrywali, żebyście czuli cały czas kompresję w brzuchu. Cały czas czuli zdolność do tego, że wdychacie odpowiednio powietrze, więc jeżeli poczujecie, że brzuch się rozpycha, albo wy macie zablokowaną zdolność do nabrania wdechu, czy to nie jest za trudne? Naturalnie, kolejny czynnik, który dyskwalifikuje pewne ćwiczenie, czyli trudność pewnego ćwiczenia, to wynikający z ćwiczenia ból. Jeżeli czuję ból w biodrach, ból w wężiach, znaczy, że dobrałem sobie za duże obciążenie i muszę prawdopodobnie zacząć od tego prostego wariantu, gdzie odpycham jedną albo drugą nogę od siebie. Cały czas podstawą jest ten odpowiedni oddech. Niezłym pomysłem będzie tu też naturalnie wykonywanie nożyc. Czy to na długiej dźwigni, czy to na krótkiej dźwigni, czy to jakieś ćwiczonka, gdzie jadę tak jakby na rowerku. To wszystko wariacje tego tak zwanego zuchego robaka, czyli ćwiczenia antywyprostnego na nasze lędźwia. Staraj się wykonać około 30-40 sekundową pracę, gdzie zrobisz odpowiednią ilość powtórzeń w tym czasie. Wykonaliśmy ćwiczenie z pleców, teraz zabieramy się za leżenie bokiem. Zauważcie, taka trochę plażowa pozycja. Ramię staram się utrzymać w pionie, delikatnie ściągnę łopatkę, to spowoduje, że mniej będzie mnie w tym ćwiczeniu bolał bark i generalnie leżę sobie ze zgiętymi nogami w kolanach i zgiętymi biodrami. Trochę jestem taki wycofany i w tej pozycji muszę zadbać o to samo. Po pierwsze o swój fundament, czyli zaciskam delikatnie mięsie brzucha, kiedy będę wykonywał wdech, to ten brzuch nie urośnie, cały czas będę czuł go spiętego. I tutaj dobrze już zgrać samą pracę z oddechem. Wdech, i na wydechu staram się wypchnąć, podnieść biodra ku górze. Utrzymuję napięcie i wolno wracam. Wydech, wypchnij biodra ku górze. I bardzo wolno wróć. I generalnie powinniście poczuć w tym ćwiczonku, że przede wszystkim macie notorycznie napięty brzuch a do tej pracy brzucha dokłada się troszeczkę, ale nieznaczna praca mięśni bioder, które będą delikatnie, przede wszystkim prawe biodro się odwodziło i prostowało. Wydech, podnieś biodra, utrzymaj pozycję, wdech, wróć. Ważne, żeby przez kilka sekund zaznaczyć ten akcent, taki silnego napięcia mięśni brzucha w tej bocznej mm, pozycji, w tym bocznym aktonie. Czyli działają tu mocno mięsie skośne brzucha, zewnętrzne, wewnętrzne mięśnie poprzeczny brzucha, i prostowniki grzbietu. Wykonuję 10-15 powtórzeń. Naturalnie ćwiczonko będę wykonywał sobie obustronnie. Czyli po wykonaniu ćwiczenia na stronę prawą przychodzę do lewej. Działam teraz na bardzo krótkie dźwigni. Jest to wariant dla osób absolutnie początkujących. Czyli jest krótka dźwignia, mam bardzo niewiele przemieszczenia swoich bioder. Łatwo będzie mi w tej pozycji zachować właściwe ułożenie. Jeżeli uznam, że to ćwiczenie jest dla mnie zbyt proste, mogę je utrudnić chociażby o podniesienie przeciwległej nogi. Czyli teraz zamiast przywiedzeniem i silnym zgięciem, przeciwzgięciem tułowia, działam odwiedzeniem tej nogi podporowej tylko i wyłącznie. Brzuch będzie musiał podziałać jeszcze mocniej, a przy okazji ćwiczenie zabodcuje nam dobrze mięśnie pośrodkowe średnie, pośrodkowe wielkie, czyli główne stabilizatory biodra. Oprócz stabilizacji tułowia pobudzamy też ważne mięśnie, Bioder. I to jest wariant dla osób średnio zaawansowanych, można by powiedzieć. Jeżeli czujecie, że to ćwiczonko znowu jest dla Was zbyt proste, naturalnie po każdej serii zmieniamy sobie stronę, mogę wykonać dokładnie tą samą pracę przez nogi wyprostowane. Tutaj już poziom trudności zdecydowanie wzrośnie, bo ramię dźwigni się wydłuży, więc dużo łatwiej jest mojemu tułowiowi, że tak powiem, się wyłamywać. Znowu, biodra są delikatnie cofnięte, mogę zacząć z lekko zgiętych nóg, ale kiedy będę podnosił biodra ku górze, spięcie, wdech, napięty brzuch, wydech, wracam i mogę to ćwiczonko znowu kilka bądź kilkanaście razy powtórzyć. Staram się troszkę czasu spędzić w takim silnym napięciu, taki duży pik i wracam. Myślę, że kilkukrotne albo kilkunastukrotne wejście z pozycji spoczynkowej do tej pozycji spiętej będzie dla osób początkujących dużo bardziej korzystne niż przebywanie w jednej pozycji izometrycznej przez dłuższy czas. Z jakiego powodu? Uczymy się naprzemiennie napinania i rozluźniania mięśni, które chcemy kontrolować. To lepiej połudza układ nerwowy i lepiej forsuje kontrolę nad naszymi mięśniami, jeżeli będziemy w takie naprzemienne skurcze wchodzić. Przy okazji będziemy się mogli skupić nad jakością ćwiczenia. Chcemy zrobić kilka bardzo silnych skurczów a nie jeden taki sobie staczały skurcz. Jeżeli uznasz taką deskę bokiem za zbyt łatwe ćwiczenie, naturalnie możesz ją znowu okraścić, utrudnić, chociażby podniesieniem tej przeciwległej kończyny. Wtedy poziom trudności zdecydowanie również wzrośnie. Ale kiedy zaczynasz, zacznij przez zgięte kołana, poczuj silnie te boczne aktony swojego brzucha. Numer 3. To jedno z najbardziej popularnych ćwiczeń stabilizujących i wzmacniających nasze mięśnie tułowia. Ptako-pies. Generalnie chcesz się ustawić w takiej pozycji jak jestem teraz, czyli na czworaka. Kluczem jest nie machanie rękami i nogami, bo zaraz będziemy się właśnie tym ruchem zajmować, tylko kluczem jest odpowiednie napięcie naszych mięśni tułowia. Więc tutaj nic się nie zmienia. Wykonuję ponownie wydech. Moje mięśnie brzucha są spięte, a w tym momencie mogę poczuć, kiedy jestem w podporze, że mój pępek zbliża się zdecydowanie w stronę kęgosłupa. I teraz, kiedy wykonam głębszy wdech, na moim brzuchu nic się nie dzieje. Troszeczkę napęczenie katka piersiowa, ale ja tylko i wyłącznie mogę poczuć wzrost ciśnienia w swoim brzuchu. I teraz zadanie polega na tym, żeby przy tym silnym napięciu nie ruszyć niczym innym oprócz jednego biodra. I tak sobie ten ruch zaczniemy. Mięście brzucha napięte, dobrze tutaj wykonać takie konkretne spięcie. Zauważcie, robię napięcie brzucha, wydech, lekki wdech, trzymam silne napięcie, wypycham jedną nogę, ale nie ma w moim tułowiu, nie ma w moich biodrach żadnego przyruchu. Ćwiczenie nie może wyglądać w taki sposób, że wygnę cały ręczmie i brzuch mi spadnie. Ćwiczenie nie może wyglądać w taki sposób, że całego zacznie mnie wykręcać i zacznie tu w jakiś sposób pływać. Jestem spięty, mam bardzo mocno naprężony fundament i teraz kiedy uznam, że sam gest i sam ruch nogą nie jest dla mnie niczym wielkim i niczym trudnym, dodaj sobie uniesienie ramienia. Ale zauważcie, jestem jak stojak na kawę, sztywny, nic na moich plecach się nie rusza, nic na moich plecach się nie wierci. Wyciągam rękę, wyciągam nogę i kluczem jest zachowanie tego napięcia w okolicy pępka. Jeżeli chcesz zrobić ćwiczenie bardzo dokładnie i siłowo, nabierz powietrza, tss, wykonaj wydech, ale ważne, że kiedy będziemy w tej pozycji, tss, która będzie wymuszała stabilność, tss, żebyśmy też tutaj umieli poddychać. Tss, starasz się wykonać na szczycie z dwa, 3 wdechy. Tss, tss, tak, żeby pozycja szczytowa zajęła Wam co najmniej 2-3 sekundy, a dobrze byłoby, żeby potrwało to 5 sekund. Często na zajęciach typu zdrowy kęgosłup widać wielokrotne próby podniesienia rąk z wywijaniem się, z bujaniem się i zasadniczo wykonywanie tego ćwiczenia w taki sposób niewiele daje. Może trochę kalorii spali, ale nie spowoduje, że będziemy silniejsi i stabilniejsi. Cały numer, pamiętajcie, polega na tym ześrubowaniu tułowia. I bez ruchu w obrębie tułowia ten tułów, kiedy jest napięty, za, zabezpiecza i zastępuje te kończyny podporowe. Czyli jestem cały czas sztywny i ładnie to wychodzi. Fajnym utrudnieniem w tym ćwiczeniu jest dodanie takich energicznych przyruchów ramieniem, biodrem, ale znowu zobaczcie, nie o to tu chodzi. Hop, jestem spięty w obrębie tułowia, i chodzi tylko o takie delikatne ruchy barku i biodra a tu cały czas mamy być stabilni i znowu interesuje nas kilka powtórzeń na stronę, czyli sumarycznie kilkanaście powtórzeń, które zajmą około minuty. To jest taki dobry czas, żeby te myśli brzucha faktycznie solidnie popracowały. Wykonaliśmy już trzy ćwiczenia. Nauczyliśmy się nie przeprostowywać tułowia i tutaj świetnie sprawdził się ten zdechły robal. Zbudowaliśmy stabilizację boczną, wykonywaliśmy deski boczne, stabilizacja antyrotacyjna, to było to ostatnie ćwiczenie, czyli ptako-pies i teraz przydałoby się nam coś, co wzmocni również prostowniki grzbietu, czyli mięśnie lędziów, mięśnie prostowniki w postaci najdłuższego grzbietu, biodrowo-żebrowego, wielodzielnego i tutaj świetnie dla osób początkujących sprawdza się tak zwana deska tyłem, w zasadzie mostek posiadkowy. bardziej mówi się na to ćwiczenie, bo deska tyłem to wariant z prostymi nogami i teraz zauważcie, nic się tu nie zmienia. Chcę najpierw napiąć swój tułów, Mieście brzucha są usztywnione i dopiero kiedy poczuję tą twardość brzuchu, napinam swoje biodra. Wciskam pięty w ziemię, posiadki się naprężają i w zasadzie ćwiczenie jest zrobione. Nie chcę, żeby ono wyglądało w ten sposób. Nie chcę być tutaj w żaden sposób miękki na tułowiu. Ten mój tułów musi się zachowywać w tych wariantach jak betonowy blok. Cały ruch jest prowadzony przez biodra. A moim zadaniem jest zbudować stabilność w obrębie kręgosłupa lędziowego i kręgosłupa piersiowego. Ten kręgosłup piersiowy ustabilizuje się wtedy, kiedy pomyślę o lekkim zadarciu mostka w stronę brody. Podnoszę katkę piersiową w stronę swojej twarzy i oczu. I teraz ten wariant już pobudzi nam troszeczkę mięsie posiadkowe, wielkie mięsie długowe łód, ale żeby dodać taki wariant bardziej stabilizujący, jeszcze antyrotacyjny, możemy się posłużyć tym, Będąc w tej pozycji mostka posiadkowego, chcę wyprostować jedną z nóg w kolanie. Brzuch jest cały czas napięty, i moim zadaniem jest znowu, tak jak w tym ptakopsie, nie zgubić równowagi. Nie spadam biodrem, nie zginam nogi w jakiś sposób. Cały czas jestem sztywny i w zasadniczo to jest tylko delikatny przyróg w kolanie. Nic innego się tutaj nie dzieje. Ja wykonałem najtrudniejszy z wariantów, czyli taki, w którym ściskamy tylko i wyłącznie łopatki w podłoże. Łatwiej zawsze będzie zrobić to ćwiczonko w momencie, kiedy ramiona będą podparte o ziemię. Czyli brzuch spięty, biodra ku górze, stabilizuje się ramionami, staram się wyprostować jedną z nóg kołanie, i później druga noga prostuje się w taki sposób kolanie. Brzuch napięty, czuje pracę pośladków, czuje pracę lędziów ale ewidentnie nie jest to ból wędziach. I ponownie, chcielibyśmy wykonać po kilka powtórzeń z jednym akcentem, trzymaj. Wdech w napięty brzuch, wydech, wypuść, z zmień stronę. Napnij posiadek, upewnij się, że pozycja jest stabilna. Utrzymaj równowagę, trzymaj. Brzuch spięty, wróć, zepnij brzuch. Cały czas ten kor musi być jak ze stali. I dopiero do tego napięcia dokładam naprężenie mięśni, które dbają o to, żeby się nie przewracał, czyli moich posiadkowych średnich, moich kuszowo-goleniowych. Tutaj możemy troszeczkę zmieniać samo ustawienie stóp w zależności od posiadków. Jeżeli stopa będzie ustawiona blisko posiadka, bardziej będę angażował do pracy mięśnie przedniej grupy UDA. Jeżeli stopa jest ustawiona dalej od posiadka, silniej podziałają mięśnie. Dwugłowy łód, generalnie mieście goleniowe Sami zdecydujcie, które z ustawień będzie dla Was najlepsze. Sugeruję zacząć od kąta 90 stopni w kolanie. Moi drodzy, pokazałem Wam cztery ćwiczenia. I teraz, generalnie, starajcie się ćwiczyć takim obwodem. Wykonywać ćwiczenie numer 1, 2, 3, później cztery. Czyli przód brzucha, boki brzucha, antyrotacja, czyli nie daje się skręcić, i ćwiczenie z pleców, ćwiczenie zabezpieczające nadmierne zgięcie naszych rędziów. Jeżeli czuję się bardziej zaawansowany, wykonam dwa takie obwody. Jeżeli czuję się jeszcze bardziej zaawansowany, wykonam trzy takie obwody. Jeżeli cierpicie na bóle pleców, cierpicie na dolegliwości odcinka lędziowego kręgosłupa, chcecie poprawić formę swojego tułowia i tak możecie starać się te ćwiczące wykonywać nawet dwukrotnie dziennie. Nasze mięśnie stabilizatory tułowia, ten nasz gorset mięśniowy ma tą właściwość, że te mięśnie... Raczej składają się z włókien wolno -kuczliwych, czyli z takich włókien, które dysponują dużą wytrzymałością i w miarę szybkim czasem regeneracji. To są mieście, które cały dzień są w pracy, to są mieście, które cały dzień podpierają nasz tułów i stabilizują nasz kęgosłup w walce z przeróżnymi siłami zginającymi, ścinającymi, kompresującymi nasz kęgosłup. Więc naszym interesie jest, żeby te mieście były... Odpowiednio żywotne i odpowiednio chętnie, żeby one przechodziły do prac, które będziemy im zlecać. Wtedy nasza forma będzie zdecydowanie lepsza, a my będziemy redukować ryzyko występowania bólów, kęgosłupa, ale również przepuklin. Tych przepuklin nie jądra miażdżystego, czy nie uszkodzenia dysków, ale tych przepuklin, które będą dotyczyły naszych pachwin albo pępka, czyli takiego tej chirurgicznej dolegliwości, która może spowodować, która może wyniknąć zasadniczo, kiedy nasze mięśnie brzucha są. Bardzo silnie osłabione. W tym odcinku, moi drodzy, to już wszystko, a zasadniczo ten element, który Wam zaprezentowałem, i ta sztuka wzmacniania gorsetu mieściowego tej naszej i tej naszej tłoczki brzusznej, to jeden z elementów programów naprawczych, które dotyczą leczenia odcinka lędziowego kręgosupa. Jeżeli cierpicie na boleści dolnego odcinka kręgosupa, czy to w obrębie krzyża, czy odcinku lędziowym kręgosupa, Wtedy warto, żebyście zajrzeli sobie na Health Platform Online. Tam czekają na was gotowe rozwiązania, gotowe programy naprawcze adresowane do różnych części ciała, w tym naturalnie do kręgosłupa lędziowego. Pokazuję Wam tam, w jaki sposób można przeprowadzić samodzielną diagnostykę, czyli jak rozgryźć swój problem i jak określić, które miejsce w moim ciele powodują, że mój kręgosłup albo dane części około cierpią. Tam również pokazuję wam, jak pracować samodzielnie z automasażem, pokazuję wam, jak mo mobilizować i rozciągać odpowiednie segmenty naszego ciała i również jest cała masa ćwiczeń wzmacniających. Te, ale również wiele, wiele innych, które uefektywnią i urozmaicą wasze programy treningowe. Zapraszam Was jeszcze raz na Health Platform online. Wierzę, że te treści pomogą wielu osobom dźwignąć się ze słabych brzuchów i spowodują, że wasze lędźwia będą dużo bardziej sztywne i sprężyste, trenujcie ze mną codziennie, wykonujcie takie zestawy ćwiczeń, bo one naprawdę dobrze służą ludzkiemu zdrowiu. Bardzo proszę o zostawienie jakiegoś ciekawego komentarza, jeżeli na taki się zdobędziecie. Kliknijcie przycisk like, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, kliknijcie dzwoneczek, żeby być powiadamianym o nowych odcinkach, a ja się już dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych wydaniach mojego programu. Kłaniam się, Marek Purczyński.